Pojedynkowałem się tutaj z potężnym CM-em i chciał on być tutaj bardzo sprytny. Wpakował się tym skoczkiem na D6 do mojego obozu i okazało się to dosyć problematyczne. Zagrałem skoczek E6, czaję się teraz na pionka z C5, więc on goniec E3 po prostu broni, a ja rozpoczynam ekspansję na królewskim. Będę chciał tego gońca z E3 po prostu przegonić. No więc przeciwnik skoczek H4 zaatakował piona, no to ja sobie obroniłem. On wieża B1 zaatakował kolejnego pionka, no to ja znowu sobie obroniłem, a ciągle mam tego pionka C5 na radarze. I teraz powinien on tak de facto wybić tego mojego super aktywnego skoczka, ale on zagrał posunięcie skoczek F3 i okazuje się, że teraz jego pozycja jest kompletnie przegrana, bo niespodziewanie ja biję na C5 i ten skoczek nie ma gdzie uciekać. Po biciu na D4 zagrałem goniec E5, no i tego skoczka zdobywam, przeciwnik się poddał.